Adrian Chuński, Ksiądz Katolicki, to jest mocny podcast, dlatego że mocny jest Bóg, mocne jest jego działanie i mocne są historie ludzi, którzy go poznali. Dzisiaj w studio jest ze mną Dominika Student. Witaj, Dominiko. Cześć bardzo cieszymy się, że jesteś Dominika student jest studentem jest studentką fizjoterapii jest też liderką wspólnoty Józef Miłosiernego Young tak właściwie od niedawna to jest coś świeżego bo od kilku dni dokładnie także dużo nowości w jej życiu no, i tak właściwie masz taką trochę nową codzienność. Masz dużo tej nowości w życiu, doświadczasz może takiego dynamizmu, jeżeli chodzi o życie z Bogiem. Jak to, do mnie się jest? Jak ty się w tej nowości odnajdujesz? Skąd ta nowość w twoim życiu się bierze? No, faktycznie tak jest. Jakoś tak Duch Święty pokierował tymczasem, że faktycznie kształtował moje serce w kierunku właśnie liderstwa, nie? Gdzie ja zauważyłam to dopiero po jakimś czasie, jak to wyglądało na przestrzeni właśnie tego czasu. Tak faktycznie gdzieś tam. Po tych kilku dniach, kiedy jestem faktycznie tym liderem, hmm. czuję taką radość, nie? Gdzie na początku e, towarzyszył mi taki może taki stres, może taka niepewność przed nowym. Tak teraz mam taką radość, nie? Że hmm. wiem, że to jest moje miejsce i wiem, że to jest miejsce mojego namaszczenia. Wow. O, świetnie. I mówisz, że Duch Święty kształtował Cię też do tego, bo domyślam się, że słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może w przyszłości też będą liderami, animatorami, a może już też są, co jest po prostu piękne, świetne, czyli którzy posługują. Jak Ciebie Bóg prowadził właśnie do tego miejsca, w którym teraz jesteś? Czy miały miejsce jakieś takie ważne wydarzenia, czy, czy jak to właśnie było? No na pewno m, pierwszym takim wydarzeniem jest miejsce, w którym, y, no w zasadzie moment, w którym ja... Y Przyszłam do wspólnoty, mm. czyli ten pierwszy moment tak naprawdę spotkania z żywym kościołem. Okay. E, to był moment, kiedy byłam na lekcji religii, wtedy oazowicze właśnie przyszli e, na lekcję, poprowadzili tą lekcję. Mm. I tak naprawdę większość klasy już poszła e, wtedy na oazę. W mojej grupie na 30 osób w klasie 23 było na oazie. Wow. E, to było mocne. I faktycznie dużo nas zostało, nie? Wtedy chyba 20 osób pojechać na rekolekcje pierwsze nasze w jedno miejsce i to było niesamowite. I to był mój tak naprawdę pierwszy moment, w którym ja poznałam, że jest coś więcej, nie? Że, że kościół to nie jest tylko chodzenie w niedzielę, gdzie ja tak naprawdę z niedzieli nie wiedziałam, nie wynosiłam nic, dlatego że ja nie wiedziałam, co tam się dzieje, nie? I w zasadzie oaza nauczyła mnie tego, że... ja Odnalazłam tak naprawdę taką, takie zrozumienie po prostu, że tak naprawdę tamsza, ta Eucharystia, tak naprawdę to jest, to jest szczyt, to jest źródło i to jest coś niesamowitego, dlatego że zaczęłam rozumieć. I to był taki pierwszy moment. No, tak naprawdę, no, dość długo byłam w oazie. I cały czas mam ją w sercu. To jest niesamowite środowisko, ale później Pan właśnie przez oazę doprowadził mnie do wspólnoty Jezusa Miłosiernego, Young. Właśnie tam pojechałam na rekolekcję góry świętej Anny, tam zobaczyłam modlitwę i tam zobaczyłam tak naprawdę świadomość, w jakiej ludzie modlą się tak naprawdę. No, i zachwyciłam się tym, nie? Stwierdziłam, że, że to jest coś, w czym chciałabym brać udział, coś, co jest bliskie mojemu sercu i coś, co jest dla mnie ważne, nie? Później tak naprawdę odnalazłam swoją miłość do słowa. Teraz, mimo tego, że, że strasznie nie lubię wstawać rano, to dla Jezusa jestem w stanie to zrobić, nie? Mhm. Że jestem w stanie poświęcić swój czas dla kogoś, kto jest ważniejszy niż ten czas. Mm. Więc y, na ten moment to są takie momenty, które były dla mnie takimi kluczowymi momentami, y, przez które tak naprawdę jestem w tym miejscu właśnie. Mm nie ja też no, usłyszałem właśnie o tym, jak Pan Bóg też porywa i pięknie, że mówisz też o tej ewangelizacji, która była w szkole i to jest naprawdę zdumiewające, jaki jest taki event, który się wydarzył, że prawie cała klasa przyszła na oazę. Jesteśmy w miesiącu września, czyli to jest taki moment, kiedy wspólnoty, myślę, potrzebują takiej świeżości, kiedy chcą też zdobyć nowe osoby do wspólnoty, w sensie zaprosić, kiedy wychodzi się z ewangelizacją i mam wrażenie, że niektórzy też może się gdzieś tam tego obawiają, że niektórzy nie wychodzą. Jak Ty to widzisz? Czy ważne jest wychodzenie do innych? To jest jedno. A drugie, na czym polegała skuteczność wtedy tych oazowiczów, którzy do Was przyszli? W sensie, jak to się stało, że oni porwali całą klasę? Czy oni byli tak świetni? Czy Wy po prostu byliście zgrani? Czy efekty jakiejś takiej masy ludzi zadziałał? Jak to się stało? No, to było co prawda 7 prawie 8 lat temu, mm. więc teraz już żyjemy. Nie teraz teraz już żyjemy po prostu w trochę innych czasach. Okay. Wszystko nabrało tak naprawdę prędkości, mm. ale to co zapamiętałam najbardziej z tego czasu, mm. czyli wydaje mi się, że to co było dla mnie ważne, no to to są na pewno te momenty, w którym my zobaczyliśmy na przykład filmik, nie? Okay. Jak tam jest, nie, mm. że tak naprawdę zobaczyliśmy od kuchni jak to wygląda? E, mi się już to spodobało, nie? To jest tak naprawdę jedna z e, takich ważniejszych rzeczy, która mi, to, która mi faktycznie e, wpadła gdzieś tam w pamięć. Mm, ale fajne było to, że ich tam, ich tam było dużo. Oni mm. przyszli i po nich było widać, że oni się kochają, nie? Mm. Że oni się lubią, że oni mają ze sobą relacje i w takich właśnie relacjach oni są normalni, oni są radośni. I, I oni i tak chodzą do kościoła, nie, że to jedno z drugim się nie wyklucza. Mm. Czyli tak właściwie oni są atrakcyjni, oddziałała. Ich atrakcyjność. I to jest akurat ciekawe, czemu mówisz, fajnie też, że mówisz o tym filmiku, bo to są jakieś takie konkrety, nie? Czy jak wychodzimy z ewangelizacją, czy jak czynimy jakieś takie dzieła? Myślę, że drugie, inne osoby chcą zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, nie? Czyli pokaż mi, jak to wygląda. Dlatego dzisiaj mamy budujemy zasięgi, dlatego jakby stories są takie istotne, no bo pokazujemy nasze życie. Ostatni biril, który też odkrywam, no bo pokazujemy konkretny moment teraz, właśnie naszej codzienności i to, że. Rzeczywiście przyciąga, czyli ich świadectwo przyciągnęło, i to, jak wyglądało to w szkole, czy rzeczywiście później na tej oazie też było tak atrakcyjnie? No, tak naprawdę oni nam pokazali prawdę, mhm. więc jak my przyszliśmy, to my się nie przeraziliśmy, że jest jakoś inaczej, okay. e, tylko że faktycznie tak było, nie? I mhm. dlatego my pojechaliśmy na rekolekcję, dlatego my dalej trwaliśmy w tej oazie, że, dlatego że to, co zobaczyliśmy, to było prawdziwe. Mhm. Mm Okej, okay. i mówisz, że też zaczęliście jeździć na rekolekcję, więc rozumiem, że jakby to wejście w tą wspólnotę nie było takie na pół gwizdka, tylko tak właściwie na 100%. Tak, no dokładnie tak, nie, że mm -hmm. faktycznie dążyliśmy do jakiegoś celu, nie? Mhm, świetnie. Ale to jest coś takiego, co było kilka lat temu i popatrzmy na to, jak wygląda dzisiaj, bo to jest taki czas, gdzie my wszyscy jesteśmy kształtowani nie? przez właśnie przez Wspólnotę. Bardzo fajnie, że nawiązałaś do, do tego czasu też ze słowem. Dzisiaj też słowo Boże, kiedy nagrywamy, mówi nam o tym, jak, jak Jezus uzdrowił teściową Piotra, mówi nam też o tym, że Jezus miał swoje miejsce pustynne. Nie? To znaczy, że kiedy Jezus rozpoczynał dzień to szedł na miejsce pustynne, czy ty masz takie miejsce pustynne w swoim życiu, czy ono jakoś Cię też kształtuje, na ile ono jest ważne dla ciebie? Myślę, że mam takie miejsce myślę, że to jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie bardzo mocno kształtuje to moje mhm. serce i widzę po prostu owoce z tego, że kiedy podczas ubiegłego Wielkiego Postu Faktycznie chciałam pójść tak radykalnie, to znaczy, że miałam takie postanowienie, że po prostu będę zawsze przed uczelnią, po prostu zawsze wstawać dla Jezusa, nie, żeby rozważyć słowo, żeby spotkać się z tym słowem, mhm. żeby zacząć dzień od, od Jezusa, nie. I to wyglądało tak, w sensie, to, było, to była taka konkretna decyzja, e, która wymagała tego, że ja wstawałam przez cały wielki Post o czwartej rano. Żeby, Żartujesz. Żeby Żeby spotkać się. to jest się nieludzkie. Poszalało. Dokładnie. Dokładnie, gdzie ja w weekendy wstaję normalnie o dziesiątej. Mhm. Więc dla mnie to było naprawdę poświęcenie. Dałeś radę? Mm, tak. Dlatego, Jakaś że. Pułapka, na pewno jakiś upadek był. Właśnie dałam radę, to był niesamowite, Cały Wielki post. Ale mm. zaraz po Wielkim Poście wróciłam do normalnych godzin, mm. ale do czego dążam, to jest to, że w momencie, kiedy ja zaczynałam od tego słowa, kiedy ja spotykałam się, po prostu otwierałam Pismo Święte i czytałam i, i przebywałam, i trwałam, i nasiąkałam, no to ten dzień miał zupełnie inną jakość. To mnie mhm. tak naprawdę zachwycały takie, takie zwykłe rzeczy, takie, takie normalne, których tak naprawdę w e, takiej e, rzeczywistości bez tego słowa na początku ja tego w ogóle nie dostrzegałam. Mhm. Ile czasu poświęcałeś, bo jak od czwartej wstawałaś, to ile czasu zdążyłaś na słowo Wypracowałam poświęcić? sobie taki, taki, taki czas, że, że staram się, żeby to było pół godziny. Okej, okay. i to był taki wystarczający czas. Tak. Akurat dzisiaj fajne takie spienające, bo Dominika mi dzisiaj przysłała pozdrowienia. Właśnie była w górach. Dzisiaj była na wschodzie słońca na Soszowie, Dokładnie. Piękne w ogóle słońce i też tam zobaczyłem zdjęcie ze słowem. Mhm. Czy to było tylko tak do zdjęcia? Nie, faktycznie wyszliśmy mhm. z moją przyjaciółką na wschód słońca, tak naprawdę to był taki bardzo spontaniczny wypad. Ale, ale bardzo dobry. No i faktycznie zaczęliśmy od słowa, nie, że weszliśmy na szczyt, po pierwsze, żeby zobaczyć wschód, ale, ale żeby temu wschodowi towarzyszyło słowo. Okej, okay, świetnie. I masz jakąś taką myśl, która ci dzisiaj prowadzi? Myśl, taką wiodącą z dzisiejszego słowa? Coś tak mm. zostało w tobie? Ksiądz też wspomniał o tym na początku, ale. Mm, bardzo bliska mi jest pustynia, okay. więc y, bardzo mi jest bliskie, że, że Jezus też wychodzi na pustynię, że Jezus ma ten czas odosobnienia, y, że po prostu y, te miejsce ciszy jest bardzo ważne. Mm -hmm, super. I znajdujesz idzie ci tak, że dziennie jakoś spotykasz się ze słowem tak w szczerości, bo też myślę, że osoby, które nas słuchają, ta czwarta to jest rzeczywiście radykalna. Hmm. Nie rozumiem, że co zajęcia miałeś pewnie na ósmą jako studentkę, tak? Tak. Okej, okay, czyli wyjeżdżałaś o której? O piątej. O piątej? Jezu, dlaczego tak wcześnie? Dlatego, że pociągi. <laughs> A dzisiaj dojeżdżasz już autem, czy dalej pociągamy pociągamy? Nie, nic się nie zmieniło. Ekonomicznie. Czyli okej, okay. no to więc słuchajcie, kochani studenci, czasami czy uczniowie, bo wiem, że niektórzy mają też godzinę 0 na 7:10 mm. i to chyba tak jest, jest takie wyczucie z tym porankiem. Ja przynajmniej to też tak czuję. Oczywiście każdy z nas musi to znaleźć też dla siebie, ale że jeżeli rano nie spotkam się ze słowem, to później tak właściwie w tym gonionym dniu, no jest, jest niełatwo też to znaleźć. Doświadczasz tego? Mm. No ja tak naprawdę bardzo. Bardzo długo szukałam tej odpowiedniej godziny, mhm. e, więc to nie było tak naprawdę od razu hej, będę rano rozważać słowo, e, tylko mm, ja, jak dobrze pamiętam, chyba cały rok spędziłam na tym, żeby e, dobrać dla siebie odpowiednią godzinę, ale nie taką, że ona będzie łatwa i ona będzie mi po prostu wtedy dobrze, mhm. e, tylko ta godzina, która jest dla mnie dobra, nie? Mhm. E, więc dla mnie łatwą godziną jest wieczór, nie? Ja się mhm. dobrze czuję wieczorem. E, ale też próbowałam na przykład po południu, nie? więc jak wieczorem sobie siadałam, no to fajnie, nie? ale jakby nie było tej satysfakcji. Nie? Mhm. E, no bo już wszyscy gdzieś tam znajomi, którzy też tam e, to praktykują, już wszyscy się podzielili. A ja co, ja nawet nie przeczytałam Ewangelii. Mhm. No to co to było? Dla mnie to nie było dobre, więc szukałam czegoś innego, może po południu. Mhm. E, po południu znowu tak naprawdę bieganina, nie? Od jednego zadania do drugiego. E, więc to było takie, że ja poświęcałam ten czas Jezusowi. Ale to była taka zapchaj dziura, mm. że okej, okay, jest ten czas dla tak naprawdę, co najważniejszej osoby w moim życiu. I mm. co? Ja to robię w przerwie pomiędzy rzeczą A a rzeczą B. No to hmm. nie chciałam czegoś takiego, no dlatego padło na rano. Czasami mam wrażenie, że panu Bogu dajemy takie ochłapy. To hmm. znaczy właśnie coś przy okazji, nie? że ktoś często mówi, że się modli, ktoś na przykład ma aplikację Modlitwa w drodze, czy gdzieś tam nawet na Spotify'u czegoś słucha. Tylko ja oczywiście nie chcę tego też negować, ale mam wrażenie, że to jest takie przy okazji i wierzę, że takim sednem jest znaleźć po prostu dla Boga czas. Taki stricte dla niego, że w tym momencie jakby wyłączam wszystko i jemu poświęcam czas. I to jest czas właśnie mojej pustyni, czyli odosobnienia, że tam jestem tylko ja i Pan i nic innego. Tak, dokładnie. E, śmieję się, bo na iPhone'ie ostatnio odkryłam nową hmm. funkcję, jest czas ta, coś takiego, jak czas dla mnie. I tam można sobie ustawić różne funkcje, co chcę, żeby było wyłączone w tym. E, w tym, w tym telefonie. Hmm. I, I faktycznie zrobiłam to tak, że to jest ten czas dla mnie, to jest czas dla mnie i Jezusa, nie? Hmm. Że wtedy wszystkie media, wszystkie te, jakiś telefon, to tam od mamy e, i nic więcej, nie? Hmm. I to dziennie z tego korzystasz? No tak. Okej, okay. właśnie wtedy, kiedy spotykasz się ze Słowem. Tak. Świetnie, no i co, wychodzi ci? Tak, to znaczy, ja się bardzo staram, więc hmm. faktycznie. Mm, jak wejdzie się w taką codzienność, to jest mm. dużo łatwiej. Okay. Ale no jasne, że były takie momenty, które, e, które niekoniecznie wyszły. Mm. E, tu się poszło na jakieś wesele, wróciło się o czwartej w nocy. Mm. Bo e... Trzeba dodać, że czasami też pracujesz właśnie tak. w restauracji, nie? Tak, czyli tak, oprócz tego, tak. że jesteś studentką, tak. czasami gdzieś tam, jak to studenci mają, zazwyczaj lubią sobie coś tam dorobić. <laughs> tak, i właśnie obsługuję takie wesele, więc często mm. się zdarza tak, że wracam o czwartej, o piątej rano, no to już wstać faktycznie... Jeszcze rano, no to już jest problem, nie? Po co się kłaść? <laughs> a powiedz, właśnie, jak już mówisz o codzienności, bo też tak w naszych rozmowach prywatnych tak często mówimy mm, właśnie o takiej codzienności z Jezusem, żeby to, co właśnie robimy, było dla nas takie, takie codzienne, nie? Żeby nie było takich, takiej różnicy między profaną a sakrą, tylko bardzo nam zależy, żeby żeby bycie z Jezusem było w całości też, też dnia, taka codzienność z Jezusem. Jak to w ogóle mm. też rozumiesz? Bo wiem, że to też nosisz w sercu. Czym jest dla ciebie codzienność z Bogiem? Mm. No, my nie należymy do tego świata, nie? Bardzo mm. często też to powtarzamy. To jest cytat. Ale bardzo mam w sercu to, że nie ten świat jest naszym domem, ale mimo wszystko jesteśmy w tym świecie, nie? Więc jak wykorzystać tą przestrzeń, w której jestem? żeby wprowadzić tam Jezusa, nie? Hmm. E, no i w zasadzie to się działo w ogóle bardzo prosto, nie? Tak dla mnie osobiście e, to było bardzo fajne, że tak naprawdę e, kiedy gdzieś tam byłam już sobie po słowie, e, już na uczelni szłam sobie, mam 20 minut pieszo, więc to jest fajna przestrzeń, hmm. żeby e, tak naprawdę zauważyć, nie? Hmm. Że ja po prostu nie zauważałam bardzo często, nie? I był taki moment, gdzie faktycznie e, szłam sobie chyba do kościoła wracałam, już wychodzę e, i tak totalnie bez oczekiwań, ale e, przechodziła akurat siostra zakonna mm. i w zasadzie jedyne, co zrobiłam, to uśmiechnęłam się do tej siostry mm. i ta siostra się od, e, do mnie oduśmiechnęła, nie wiem, jak tak się mówi. Myślę, że <laughs> jest spoko. Każdy wie, o co chodzi. No i e, tak naprawdę ja wracałam, ja szłam na tą uczelnię mm. z takim bananem na twarzy i wiecie, i ludzie się pytali, e, hej, hej, ale co tam? Co się stało? Mm. No i ja mówiłam, że że no co, ktoś się do mnie uśmiechnął, to jest takie proste, a mm. mnie to tak zachwyciło, nie? Czy, czy to, że idę na uczelnię i słyszę ptaki? I, I te ptaki są takie świetne, że normalnie to ja nie wiedziałam, że, że coś tam jest na tych drzewach, nie? Mm. Że to są takie naprawdę bardzo proste rzeczy, które naprawdę mnie teraz zachwycają, nie? To jest zupełnie nowa jakość. No bo właśnie dużą częścią takiej codzienności. Są Twoje studia, nie? bo tam, no, tak jak mówisz, jakże sami o piątej ruszasz, to trzeba się za Ciebie modlić. No, ale spędzasz tam po prostu wiele godzin, nie? więc tam masz kontakt no, z kolegami, koleżankami. Czy w tej przestrzeni udaje się jakoś tak mówić o Bogu? Czy On jest jakoś obecny? Jak tego doświadczasz? No, ja się śmieję, bo ja mam chyba takie szczęście. Ale hmm. m, gdzieś tam mam naprawdę taką łatwość, nie? że e, trafiam na takich ludzi, że faktycznie na studiach, no ja nie studiuję teologii, nie, więc, więc Boga hmm. na tych studiach jest naprawdę bardzo mało. E, I dla mnie na początku to było takie tak naprawdę zderzenie z rzeczywistością, że tutaj e, poruszał się w takim środowisku, a tutaj oje, jest coś innego. Hmm. I co teraz? E, ale tak naprawdę to było tak pozytywne, e, że ja mam tak naprawdę grupę, jesteśmy podzieleni na grupę na studiach, bo jest nas bardzo dużo mhm. e, i ta moja grupa to jest 30 osób. Oni są tak fajni, że ja nawet e, no nie mam takich momentów, że boję się powiedzieć o czymś, boję się e, coś tam wspomnieć, że hej, teraz idę do kościoła czy coś, tylko ja to po prostu mówię, nie? Mhm. I przez to, że e, ja nie oczekuję od nich, że hej, ty teraz też musisz iść ze mną do kościoła, tylko, że ja się tym po prostu dzieję i e, tak naprawdę jednocześnie nie hejtuję ich, że hej, no nie musisz, nie? Ja, ja mówię, że ja idę, to nie znaczy, że ty musisz. E, to oni, w sensie spotykam się z taką akceptacją, nie? Mm. To jest super, to jest naprawdę niesamowite. Mm. I przez to, że ja, ja akceptuję ich, że oni idą e, na drinka, na piwo i to jest okej. Okay. Idziesz z nimi też? E, no jeszcze, jeszcze się nie zdarzyło. <grym> <grym> no i... To jest, to jest super, nie? To jest. Hmm. Y, w sensie dla mnie to jest ważne, że y, jest ta akceptacja, nie? Dla mnie bardzo ważna jest ta akceptacja, że hej, jeżeli będziesz chciał, to jasne, pójdę z tobą, ale nie musisz, nie? Tak. Na no, słowo Boże też nam mówi o tym, że złota zasada postępowania czyńcie drugiemu, tak jakbyście chcieli, aby wam inni czynili. Mm. No, i rozumiem, że ty chcesz właśnie otrzymać też tą akceptację, no bo mm. no, wyznajesz po prostu wiarę, ale sama też starasz się tą akceptację dawać innym, nawet jeżeli dana osoba jest średnio wierząca, czy niewierząca, czy, czy cokolwiek nie. Mm. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że jest to takie środowisko, gdzie czujesz się dobrze i gdzie, jakby, nie odrywasz, nie odklejasz swojej wiary, tylko jest to dla ciebie takie no, naturalne, że, mm, że jesteś tam z Jezusem. Tak, dokładnie. No, to jest taka cząstka mnie. Która jest dla mnie bardzo ważna, nie? Więc jeśli ja bym miała robić coś innego, no to w tym momencie ja nie jestem naturalna, nie? Mhm. To to nie jest dla mnie prawdziwe. Tak, autentyczna, mm. tak jak właśnie te osoby, które zachęciły was na oazę, nie? Tak. Co was porwali. Okej, okay, a praca na przykład, no bo tam rozumiem, że przynosisz jakieś dobre mięcha, torty, tam pewnie działacie, czy tam też jest taka możliwość? No możliwość oczywiście, że jest, ale jak tam gdzie idzie, jeżeli chodzi o kwestie wiary, czy wiedzą, że idziesz za Jezusem? Na pewno to trzeba podzielić na dwa środowiska, na personel i na gości. Nie? Okay. Goście to są osoby, które widzę tylko raz praktycznie, uh -huh. często w życiu. A personel to już, to już dużo częściej, nie? to już tutaj są większe możliwości. No i na pewno miałam taką jedną sytuację. Że jedna dziewczyna, mieliśmy nockę. Nocka to jest akurat taka przestrzeń, gdzie tak naprawdę jest całe jedzenie wydane i sprawdza się tylko napoje, mhm. więc jest taki, no, bym powiedziała, luz, nie? Mhm. No i faktycznie jest ta przestrzeń, żeby pomiędzy, pomiędzy tymi wyjściami na salę porozmawiać ze sobą, nie? Mhm. I wtedy nieraz mówię, że jeżeli pada pytanie, nie, że hej, co, co robisz w weekend, nie? A jestem faktycznie wtedy ze, ze wspólnotą, co nie mówię, że jestem ze znajomymi, nie? tylko wybieram tak, jak jest. Nie? Mm. Że hej, ja teraz jadę na wspólnotę, dlaczego prowadzimy uwielbienie. nie? Mm. No. I pytają na przykład, co to jest to uwielbienie, albo czemu tak jest, albo są jakieś takie dziwne reakcje. Mm. No jasne, że pytają. Mm. Mm. No, i ja wtedy pokazuję filmik. <laughs> Okej, okay, to jest sposób. Czyli, no tak, no, w sensie, no bo przez ten filmik tak. jakby dasz im. A jeszcze trzeba powiedzieć, że byłaś odpowiedzialna za oddychanie medialną, od nie? <laughs> Dokładnie. No więc jakby masz tam troszkę obcykane, Dominika, obcykane, godziny zasięgów i tam <laughs> tym podobnym, jakieś mery No to ładnie. Słuchaj, jesteś radykalna? Czy jestem radykalna? Mhm. Staram się być. Ok. A jak rozumiesz taki radykalizm wierza? Jak idziesz za Jezusem, to idziesz za Jezusem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Co to znaczy ko konkretnie iść za Jezusem? No, cofnę się do tego pytania jeszcze radykalne. Radykalna to znaczy iść za Jezusem. To znaczy, że jeżeli Jezus do czegoś zaprasza, no to ja tam otwarta na to... Jaki Jezus pla ma plan na moje życie, nie? Uh -huh. Co on zaplanował? To znaczy, że e, no często na modlitwie ja tak mam, że mm, faktycznie faktycznie wychodzę z jakąś myślą, nie? E, uh -huh. I często tak mam, że, że konkretnie ta myśl była dobra, nie? Że, że mnie to zaprowadza w takie konkretne miejsca. E, I to jest niesamowite, że e, faktycznie, no kurczę, tak naprawdę te podcasty, ta wspólnota i tak dalej. To wszystko wychodzi z modlitwy, nie? Okej. Okay. Czyli w sensie, że pan Jezus zaprosił cię na przykład do wspólnoty, tak i ty za tym poszłaś i to się gdzieś tam po prostu mm. realizuje, tak? Okej, okay, a te zaproszenia, tych zaproszeń jest dużo, że możesz tak powiedzieć też o jakichś takich. Na przykład, gdybym zapytał, do czego Cię zaprasza Jezus? Kiedy patrzysz dzisiaj na swoje życie, do czego On cię zaprasza na ostatnie takie właśnie dni, tygodnie, do czego zaprasza Cię Jezus? Jak to, jak to rozpoznajesz? No, teraz jestem, tak jak wspomniałam wcześniej w. Wy... W czasie takiej pustyni. Mhm. I, y, w sensie, przeżywasz taki Tak, czas tak pustyni. Prze, Przeżywam mhm. czas takiej pustyni. E, no i to często się objawia na takich na przykład naszych modlitwach czy uwielbieniach, jak e, gra gitara czy coś. E, no to mm, ja po prostu mam e, tak naprawdę, tak jak jest na pustyni, nie? Sucho, piasek i, i nic mhm. się nie wydarza, nie? I e, jakby. Nie czujesz tego za bardzo. Tak, nie czuję mhm. tego. E, i wiem, że to jest taki moment, i wiem, że to minie, e, nawet już minęło, ale e, to był taki czas, w którym m, ja sobie uświadomiłam, że jak ja przychodzę na modlitwę, to ja chcę być skierowana na Jezusa. Okay. I ja nie chcę teraz skupiać się na sobie, tylko ja chcę być e, dla tego, do którego tutaj przyszła mnie. Mm -hmm. e, I w tym momencie Jezus zaprasza mnie, to znaczy e, pokazuje mi takie konkretne osoby, nie, że e, żeby po prostu się za nich modlić, nie? I, I często to jest w takiej totalnej cichości, często to jest w takim nieujawnianiu się. Ta osoba nie zawsze wierzy się za nią modlę, mhm. ale to robi, nie? No i niejednokrotnie mam, mam doświadczenie, że to jest bardzo ważne, nie? Mhm. E... Więc, no więc myślę, że to jest bardzo ważne. Czyli wchodzisz w takie miejsce wstawiennictwa mm. też za innych, i to wstawiennictwo wynika z modlitwy, że sam pan Jezus pokazuje ci pewną osobę, mm. a masz później, nie wiem, jakieś takie potwierdzenia, że jakoś tak ktoś mówi, że przeżywał jakiś taki czas i e, że czuł, że się, nie wiem, ktoś modli, czy raczej to tak wszystko zostaje e, wiadome tylko Bogu? Mm. Teraz chyba sobie nie przypominam takiej sytuacji. Mm. Nawet chyba ja nie oczekiwałam czegoś takiego, jakiegoś takiego feedbacku, nie? Mm -hmm. Że to było dla mnie ważne i ja to robiłam, ja za tym szłam no i wierzę, że to było dobre, nie? Więc ja nie mm. potrzebuję jakiegoś potwierdzenia. Mm. Okej, okay. super. No myślę, że też że o to chodzi, nie? Bo to e, w tym momencie jesteśmy tacy bardzo mm. bezinteresowni, nie? A bezinteresowność jest tego tak właśnie pociągająca. Mm, świetnie. No a jakbyś, e, gdybyś miała tak, komuś wskazać drogę takiego radykalizmu w wierze, czyli tego, żeby iść za Jezusem? Co tobie pomaga? Co jest dla ciebie konkretną pomocą, żeby być radykalnym, żeby naśladować właśnie, żeby za nim iść? Co mhm. jest dla ciebie pomocą? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to są ludzie. Okay. To są ludzie, którzy są ze mną, są blisko mnie, do których zawsze mogę się zwrócić no, i tak naprawdę, że robimy to razem, nie, że mhm. jesteśmy w tym razem. Okej. Okay. Jak mówisz właśnie o ludziach, no bo mamy takie środowisko, choćby studenckie, gdzie nie zawsze każdy podziela też światopogląd, który ty masz, i masz takie środowisko ci bliskie, które rozumiem, że mm, dla których Jezus też jest równie ważny. Mhm. Czy według ciebie jest ważne być i w takim, w takim środowisku? No Jasne, że tak. Tak naprawdę z jednego środowiska, czyli ze środowiska wspólnoty, bardzo czerpię. Mm. E, to jest dla mnie bardzo ważne i mm. e, jest dla mnie ogromną radością mm. e, przebywać z nimi, dzielić się z nimi, spędzać z nimi czas i, i śmieszkować, ich szkołać, i wszystko inne. E, a tak naprawdę środowisko e, studiów. To jest dla mnie takie głoszenie Ewangelii, nie? Mm -hmm. Że tak naprawdę ja mogę im tam zanieść Jezusa, nie? Takiej mm -hmm. codzienności normalności, i dla mnie to też jest radość. I ja mam za każdym razem praktycznie codziennie radość, że ja mogę pojechać na te studia. Mm -hmm. Naprawdę to jest niesamowite. A lubisz te studia? Oczywiście. Mm. Co w nich lubisz? Mm. Co w nich lubię? Mm. Na pewno to, że ja zaczęłam te studia od takiej zajawki mojej własnej, nie? Mm -hmm. Że. Te studia to nie była tak naprawdę e, przestrzeń, że ja zaczęłam i dopiero wtedy się uczyłam, tylko e, to była już taka przestrzeń, że ja już to lubiłam. Więc jak mogłam tak naprawdę e, przestać uczyć się polskiego matematyki, geografii, tylko e, pójść na masaż, mm. no to było dla mnie świetne. nie? To ja miałam fan wtedy. Mm. I rozumiem, że bardzo też to lubisz i idziesz w tym kierunku. Tak, teraz właśnie zaczęłam szkołę masażu. Wow. Więc y, faktycznie chciałabym pójść w tym kierunku. Super, czyli tak właściwie, no bo mam wrażenie, że wiesz, niektórzy czy praca, czy studia mm. mają tak, że tak się strasznie męczą. Rozumiem, że um, u ciebie jest inaczej. Nie, no ja bym bardzo nie chciała być y, tam, gdzie nie chcę, nie? Mm -hmm. y, wierzę też, że jeżeli. No fizjoterapia to jest praca tak naprawdę z człowiekiem, nie. Mm. Więc jeżeli ja to będę robić z pasji, to ta mm. praca będzie zupełnie inna. Mm. Super, super. Czyli jest to dla ciebie pasją? Tak. No świetnie. No pięknie, czyli codzienność z Jezusem jest taką codziennością, która po prostu powoduje, że to, co robimy, jest dla nas też takie pasjonujące, jest dla nas takie inspirujące. Lubimy mm. też po prostu to robić. I tak sobie nawet myślę, że chyba radykalizm w wierze na tym też polega, na takim smakowaniu, na takiej obfitości życia, czy to praca, czy, czy dom, czy rodzina, czy mm, zajęcia, żeby to wszystko było też dla nas takim smakiem. No to jak gdybyś mogła kilka słów powiedzieć, też taki, taki swój, zawsze nie zawsze goście mają taki przekaz. Co jest dla Ciebie po prostu ważne, co byś chciała przekazać osobom, które nas słuchają, jakbyś mogła, bardzo proszę. Na pewno dla mnie takim ważnym aspektem jest to, że jeżeli faktycznie zdecydujesz się iść za Jezusem, to gwarantuję Ci, że to życie będzie lepsze. To gwarantuję Ci, że zobaczysz nową jakość. Gwarantuję Ci, że nie będziesz wtedy sama albo sam. I myślę, że naprawdę warto. Amen. I dlatego chcemy się pomodlić też, kochani, za wszystkie osoby, które chcą iść za Jezusem, może stoisz przed taką decyzją, może już idziesz, to żeby to naprawdę było takie radykalne kroczenie. Ojcze, ja ci dziękuję za wszystkie osoby, które nas słuchają, dziękuję Ci za ich serca, dziękuję Ci za wszelkie dobro, które jest obecne w ich życiu i wołam właśnie o to, żeby miały taką gotowość i odwagę do tego, żeby pójść za Tobą, żeby Ciebie naśladować, żeby nigdy nie szli tak na 50%, ale żeby szli naprawdę po prostu całkowicie, żeby byli Twoimi naśladowcami. Wołam za te wszystkie serca, które gdzieś tam się wahają, które jakoś się wstrzymują. Przyjdź do nich i daj im taką odwagę Duchu Święty, rozpal tą odwagę teraz w ich sercach, a Ci, którzy już za Tobą Idą, niech nie zrażają się trudnościami, ale niech zawsze przychodzą i Ciebie naśladują. Przychodź, przychodź, kochany Duchu Święty, i niech na drogę naśladowania Jezusa, niech Was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Kochani, w studio była z nami Dominika Student. Dziękuję ci bardzo Dominika za rozmowę. Również dziękuję. A was kochani ja bardzo serdecznie zapraszam na kolejny mocny podcast. Pozostańcie z Bogiem!